Dzień dobry, witam serdecznie, Antonina Federowicz. W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak z takiej oto marchewki zrobić flet. Zaczynamy od obierania marchewki. Następnie od obranej marchewki odcinamy grubszą, szerszą końcówkę. Tak przygotowaną marchewkę potraktujemy następnie wiertłem i wiertarką. Wkręcamy większe wiertło. Następnie robimy dziurę dokładnie w tym miejscu. Głęboką dosyć, na głębokość wiertła. W skrupulatnym wywierceniu otrzymaliśmy taką dziurę głębokości mniej więcej wiertła. Następnie robimy nacięcie do połowy dziury, mniej więcej tak, i odcinamy taką pod ukos część. Pięknie! Powstaje nam z tego taki oto gwizdek. Zmieniamy duże wiertło na troszeczkę mniejsze. Mniejszym wiertłem zrobimy nacięcia wzdłuż naszej marchewki. Z małego kawałka innej marchewki odkroimy brzegi, tak żeby została taka część szerokości tej tutaj dziurki. Do dzieła! Baby marchewkę nakrawamy po ukosie, zostawiając jej okrągłą część. Tak przygotowany kawalątek wkładamy do wnętrza marchewki grubszą częścią do środka. I oto jest nasz flet.